Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Aronówka. Bardzo serdecznie witam Państwa. Witam Edwarda Jarunkiewicza, witam Gminy Aronówka, witam Jacka Kierę, sekretarza gminy. Witam Panią Annę Spurską, skarbnika gminy. Witam Panów Radnych, witam serdecznie Panie Sołtyski, jak również Pan Sołtysów. Witam Panią Przewodniczącą Rady Osiedla. Witam Panią Protokolant, witam pracownika gminy, który obsługuje pracę gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stanu 15 radnych, w tej chwili obecnych na sali jest 14, a więc spotkanie jest prawomocne, ponieważ jest wymagane formy. Przedstawiam Państwu porządek obrad, a więc jako punkt pierwszy otwarcie w sesji, który widzicie tutaj prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom oraz przewodniczącej Rady Osiedla. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi przewodzkiemu na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Następny punkt, przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Aronówka za 2018 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Aronówka za 2018 rok oraz sprawozdania wykonania budżetu. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przygotowań dla wójta gminy za 2018 rok. Punkt jedenasty, sprawy różnej wolne wnioski, jak to było ostatnie zakończenie obrad. Czy uznają Państwo określony porządek obrad, czy też mają jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, bardzo proszę, aby rozszerzyć porządek obrad w sposób następujący. Po punkcie 7 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Aronówka prosiłbym o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok. I po zmienionym punkcie w punkcie 12 prosiłbym o wprowadzenie punktu 13, podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na stanowisko ławnika. I kolejny o nim punkt 14, podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. No i pozostałe punkty zmieniłyby numery, byłby punkt 15, sprawy różne i punkt 16 zakończenia. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. To Państwa sprawy jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkt 8, punkt 13 i 14 w brzmieniu przedstawionym przez Pana Wójta. Proszę podzielić. A przepraszam. Zbieram głosowanie na rozszerzenie porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 14 radnych posłów, wstrzymujących się 0, przeciwnych też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do przyjęcia porządku obrad. Zabieram głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie na przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie nad protokołem. Stwierdzam, że za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1, a więc protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Następnym naszym punktem jest punkt wyręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom oraz przewodniczącej rady osiedla. Więc proszę Państwa, 2 czerwca odbyły się wybory na sołtysów i przewodniczącego rady osiedla. O przedstawienie wyników wyborów, jak również wręczenia zaświadczeń poproszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak pan przewodniczący wspomniał, odbyły się wybory. Odbyły się wybory według regulaminu, który obowiązuje na terenie naszej gminy. Chcę powiedzieć, że zgodnie z tym regulaminem, ze względu na to, że w miejscowościach Majdan Sieniawski, Pawłowa i Adamówka Wioska został zgłoszony jeden kandydat w poszczególnych miejscowościach. W związku z tym głosowanie nie było przeprowadzane. Natomiast w pozostałych miejscowościach i w części Adamówki, czyli na osiedlu, głosowanie zostało przeprowadzone. Chcę powiedzieć, że możemy z frekwencji, myślę, że być bardzo zadowoleni. Oczywiście ja nie mogę tutaj powiedzieć, jaka była frekwencja w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania, ponieważ liczba uprawnionych do głosowania zgodnie z naszym regulaminem nie jest ustalana, bo po prostu lista głosujących jest sporządzana tylko w zakresie tych wyborców, którzy biorą udział w wyborach. Niemniej jednak porównując do, to zacznę od osiedla, gdzie też nie mamy konkretnej danych dotyczących liczby mieszkańców, no nie ustalaliśmy, bo to jest do ustalenia, ale zakładając, że mieszka tam około 700 mieszkańców, to frekwencja w stosunku do liczby mieszkańców wynosiła 16%. Może to nie wygląda imponująco i rzeczywiście była najniższa, niemniej jednak w wyborach wzięło udział 111 mieszkańców. Na pewno nie wyobrażamy sobie, że na zebranie, no powiedzmy w tym wypadku osiedlowe, przychodzi 118 osób, bo po pierwsze, no nie byłoby go gdzie tam za bardzo przeprowadzić. Chociaż no, pewnie we wszystkich pomieszczeniach klubu taka liczba by się zmieściła. I tak jak powiedziałem, 111 mieszkańców zechciało wziąć aktywny udział w tych wyborach. I pani Paulina Wicowa uzyskała 51 głosów, pani Brzycka Monika 60. W kolejnej, będę tutaj mówił o kolejnej w sensie frekwencji. Kolejną miejscowością pod tym względem były Cieplice. W Cieplicach mieszka 798 osób. Oczywiście od nowonarodzonych do najstarszych i w wyborach wzięło udział ponad 26% mieszkańców. Tak jak mówię, podkreślam, że nie wszyscy są uprawnieni do głosowania. I była to liczba 210 mieszkańców, także no, też imponująca, trudno sobie wyobrazić też, że na zebraniu jest taka liczba. W wyborach tutaj brało udział trzech kandydatów,
Książę Jan uzyskał 141 głosów, Mieczyński Stanisław 37, Igor Stanisław 27. Kolejną miejscowością, jeżeli chodzi o frekwencję, była Dobcza, gdzie frekwencja wynosiła, tak liczona, myślałem, na 215 mieszkańców tej miejscowości. W wyborach wzięło udział 63, czyli 29%. I poszczególni kandydaci uzyskali pani Dorota Grząśko 21 głosów i pani Anna Dołba 40 głosów. I największa frekwencja w tych wyborach była w miejscowości Krasne. Tak liczona frekwencja wynosiła 31%, czyli powiedzmy była dużo wyższa jak do Europarlamentu, no zresztą w Cieplicach też. W wyborach wzięło udział 114 mieszkańców na 364, czyli tak jak powiedziałem 31%. I poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów. Pan Gruca Józef 19, Pokrywka Józef 74 i Rusinek Stanisław 21. Teraz przystąpię do wręczania zaświadczeń. Chcę powiedzieć, że no są to wybory historyczne. Historyczne z tego względu, że po raz pierwszy w historii naszej gminy, może tak powiem, na czele tych 7 jednostek organizacyjnych, jakie funkcjonują na terenie naszej gminy, są aż 3 panie. No i chcę powiedzieć, że, no, że Rada Gminy jest niestety sami panowie, także tutaj panie są wyraźnie w wyborach do Rady Gminy, można powiedzieć, dyskryminowane przez wyborców, natomiast no, w wyborach tych jeszcze bardziej lokalnych, czyli w tych mniejszych jednostkach organizacyjnych, no panie za chwilę będą nominować. Także panowie są tysi, to muszą umieć na baczności. Chcę powiedzieć, że... Teraz na radnych, to też może umieć. Z radnymi to tak... Jak się budowa i miasto sołtyjskie mogą startować na radnych. Więc... zaświadczenia, mimo że nie zmieniliśmy tak naprawdę zapisów w naszych statutach, są na kadencję kończącą się, tak jak i kadencja Rady. Przypomnę, no, kadencja Rady jest wydłużona o rok i jest do roku 2023. Wtedy odbędą się wybory do Rady, ale ze względu na to, że tworzyły nam się takie, że tak powiem, poślizgi w poszczególnych kadencjach. Także państwo radni, państwo sołtysi, czy przewodnicząca Rady Osiedla, no są wybrani na kadencję 2019-2023. Ta kadencja, no, będzie się zaczynać, te wybory odbyły się 3 czerwca, no tak ustaliliśmy, żeby nam jak gdyby nie mieszać w połowie miesiąca, będzie się zaczynać od 1 lipca. No, także myślę, że w ten sposób, no, będziemy mogli spokojnie gmina jako cała i Rada Gminy będzie mogła dostosować też statuty poszczególnych sołectw, tak żeby w kolejnej kadencji no również te wybory sołtysów mogły się odbywać w tych terminach zbliżonych do wyborów w Radzie. Myślę, że też byłoby sensowne, gdyby ta kadencja została wydłużona do 5 lat. Tak jak powiedziałem, w tej sytuacji, która teraz jest, no to ona tak przez te opóźnienia ta
tak, tak będzie. Więc proszę Państwa, będę najpierw Panią wręczał alfabetycznie, jeżeli chodzi o miejscowości. Przeczytam treść zaświadczenia. Zaświadczenie Wójtgminy Adamówka zaświadcza, że Pani Monika Nic-Mądrzycka została wybrana przewodniczącą Rady Osiedla w Adamówce na kadencję 2019-2023. Teraz Dobcza. Taka sama treść. Zaświadczamy, że Pani Anna Tołpa została wybrana sołtysem wsi Dobcza na kadencję 2019-2023. Pawłowa, gmina Adamówka zaświadcza, że Pani Anna Lachawiec została wybrana sołtysem wsi Pawłowa na kadencję 2019-2029. Pozycję ma Pani taką, że nie odważył się startować. Wójtgmina Adamówka zaświadcza, że Pan Tadeusz Stącel został wybrany sołtysem wsi Adamówka. Cztery patenty dyktatorskie, bo nikt się nie zgłosił. A, to trzeba pracować. Wójtgmina Adamówka zaświadcza, że Pan Jan Książek został wybrany sołtysem wsi Cieplice. Gmina Adamówka zaświadcza, że Pan Józef Pokrywka został wybrany sołtysem wsi Krasne. Chcę powiedzieć, że Pan sołtys też wybrany bez głosowania, Pan Michał Brzyski, no, przebywa poza terenem gminy, to zaświadczenie odbierze na, no myślę, że na sesji, nie pozwolimy może bez sesji. Ale pan sołtys się usprawiedliwiał. Wiemy, że już poza terenem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie wyników wyborów. Ja mówię za wręczenie zaświadczeń. Chciałem tutaj serdecznie pogratulować wyboru pani na przewodniczącą Rady Osiedla, jak również panią. Wyboru na sołtysów i gratuluję serdecznie również Panu wyboru na sołtysów. Życzę Państwu owocnej współpracy przede wszystkim z mieszkańcami, z Panem Wójtem, jak również z Radą Gminy. Następnym naszym punktem jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na dofinansowanie zakupu hełmu strażackich. Po przedstawieniu projektu uchwały poproszę Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wszystkie gminy powiatu przeworskiego udzielają takiej dotacji w takiej samej wysokości właśnie 4000 zł. Te hełmy oczywiście będą zakupione dla Państwowej Straży Pożarnej właśnie w Przeworsku i będą też, ta straż otrzyma też dotacje z budżetu państwa. Więc również nasza rada, ponieważ już wszystkie rady też podjęły takie uchwały, proponujemy, żeby tej pomocy w wysokości właśnie 4000 zł udzielić, szczegółowe warunki udzielenia tej pomocy i zasady rozliczenia będą określone w umowie pomiędzy gminą Adamówka a powiatem przeworskim i do zawarcia tej umowy upoważnia się wójta gminy Adamówka. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 4/27/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich. Czytaj dalej treść. Dziękuję bardzo. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4-0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, proszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, od razu na wstępie chcę powiedzieć, iż mimo że wczoraj obradowały komisje merytoryczne nad projektem tej uchwały, to po tym spotkaniu otrzymaliśmy już komplet materiałów dotyczących tego, co nawet na komisji było powiedziane, że mamy narysowane przejścia, ale nie ma do nich dojść, że mieszkańcy nadal przechodzą w tych miejscach, które przechodzili tradycyjnie, no zresztą przystanek też w ramach tych zmian zmienił troszeczkę swoje położenie, ten przystanek, który jest po prawej stronie drogi, jadąc oczywiście w kierunku Sieniawy, przy osiedlu właśnie mieszkaniowym Adamów. I omówię po kolei, jakie są tutaj proponowane zmiany. Zwiększamy dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 511 tysięcy złotych. Z tego dochody bieżące o 186 tysięcy złotych składają się na to następujące pozycje. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 50 tysięcy złotych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 tysięcy złotych i wpływy ze zwrotu podatku VAT z 2018 roku w wysokości 121 tysięcy złotych. I zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 325 tysięcy złotych i składają się na to następujące wpływy. Ze sprzedaży drewna z lasu gminy gminnego 250 tysięcy złotych i z przyznanej dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cieplicach 75 tysięcy złotych. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, z funduszu, który jest tworzony z tytułu ochrony gruntów rolnych i leśnych. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 718 704 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 89 834 zł. Dotacja celowa dla powiatu przeworskiego na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich 4000 zł. Dotacja celowa dla jednostek OSP Cieplice i OSP Majdan Sieniawski na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej łącznie na kwotę 1404 zł. Tutaj chcę powiedzieć, że jest to zabezpieczenie środków, które te jednostki muszą mieć jako udział własny w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Remont pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Radomówce 50 tysięcy złotych. Chodzi o zabezpieczenie pomieszczenia na bibliotekę. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Adamówka 4300 zł, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS w Adamówce 5130 zł, koszt pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych 5000 zł i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 20 tysięcy zł. I wydatki majątkowe, i tutaj jest zmiana o 74 tysiące złotych, łącznie zwiększamy o kwotę 628 870 zł i składają się na to następujące zadania inwestycyjne. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przewoz Grabownica Starzeńska
polegająca na budowie dojść do przejść na jezdni dla pieszych w kilometrach 120 do 120 plus 811 i w kilometrze 121 plus 224 w miejscowości Adamówka. 74 tysiące złotych. Jest to wartość kosztorysowa tej przebudowy. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cieplic, działka o numerze ewidencyjnym 454/1 i 454/2, 95 tysięcy złotych. I budowa obwodni tanecznej z trybuną, miejscami postojowymi i zielenią, pamiętanie się miastu, 459 870 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 207 704 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 75 404 zł w tym. Wydatki związane z bieżącym remontem dróg gminy 74 tysiące złotych. Nie mieliśmy możliwości innego zabezpieczenia tych 74 tysięcy na drogę wojewódzką. I opracowanie dokumentacji na budowę gminnego środka kultury w Adamówce 62 300 zł. I wydatkach bieżących. Przeskoczyłem tak blisko, na wydatki majątkowe, natomiast w wydatkach bieżących, oprócz zmniejszenia na wydatki związane z bieżącym remontem dróg gminnych, zmniejszamy też o 1404 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP. Zmniejszamy łącznie o kwotę 132 300 zł, w tym na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy 70 000 zł i właśnie to opracowanie dokumentacji na 62 300 zł. W paragrafie trzecim dokonujemy zmiany, która powiedzmy tutaj można powiedzieć, że dla budżetu jest obojętna. Ona będzie widoczna w szczegółowym ujęciu kwot, czyli tam, gdy będziemy pokazywać końcówki paragrafów, w związku z tym, że dotyczą te zmiany przebudowy i rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrza, Krasne, Adamówka. Oczywiście to dotyczy tej drugiej części tego naszego przedsięwzięcia, czyli budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrza, Krasne i Adamówka, ponieważ no, tam niecała sieć była objęta realizacją i wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego. I teraz no, przesuwając na końcówkę 0 będziemy mogli sfinansować wybudowane odcinki poza tym projektem, ale właśnie w ramach całego projektu, który dotyczy budowy kanalizacji w tych miejscowościach Dobrza, Krasne i Adamówka. I zwiększamy tutaj środki budżetowe kwotę 111 051 zł i zmniejszamy środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 punkt 2, punkt 5 litera C i D oraz punkt 6 o kwotę 111 051 zł, czyli dokładnie taką samą. Te środki były przeznaczone na współfinansowanie, ale ponieważ na współfinansowanie te środki tam są niepotrzebne, to one będą właśnie przesunięte na realizację tego zadania w
zakresie. Nie będą wykorzystane w całości, ale dopiero po rozliczeniu całego zadania, tego objętego programem, w tym przypadku programem PRO, tego co zostanie zrealizowane poza programem PRO, pozostałe środki wykorzystane na inne zadania. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to do tej uchwały. Proszę bardzo. Panie, mam tutaj plan przebudowy dróg wojewódzkich z dnia 20 listopada 2018 roku. I udział finansowy gminy, czyli ogólna kwota to jest 396 tysięcy, udział finansowy województwa 159 i tak dalej, i tak dalej, subwencja 196 i udział finansowy gminy wynosi 39 593. Więc z czego wynika ta różnica między właśnie 39 tysięcy a 74? Czy coś się zwiększyły nakłady na tą drogę, czy jak to wygląda? Proszę bardzo. Więc no, chyba mówimy o zupełnie czym innym. Więc jeżeli chodzi o rok 2018, to w roku 2018 była realizowana, no nazwane to było przebudowa drogi wojewódzkiej 835. Ona była, to był ten ostatni odcinek, który został zrealizowany od Majdanu do Adamówki. No, widać zresztą dotąd. I tam udział finansowy gminy wynosił 10%. W tym roku realizowane jest przedsięwzięcie, które jest nazwane remontem drogi wojewódzkiej 835. Ono będzie realizowane na tych odcinkach, na których nie są pomalowane pasy, to znaczy mówię o tych pasach przez środek jezdni, czyli od tej pierwszej kuleczki, która jest w kierunku Sieniawy, jak się wjeżdża do oczyszczalni, tą drogą, która bezpośrednio prowadzi do oczyszczalni, ta włócznika, i będzie robiona do tej tak zwanej cieplickiej górki i później będzie przerwa i od granicy naszej gminy, czyli od zjazdu do zakładu na Kowale. Tyle wystarczy w tą stronę. Przetarg będzie 28. Środki na to są przeznaczone około 1 100 000, tam 1 070 700 zł. Nasz udział też jest 10%, przeznaczyliśmy na to 107 000 zł. Natomiast został na wniosek mieszkańców, no zresztą decyzja podejmowana tamtej kadencji jeszcze, odnośnie zmiany organizacji ruchu na odcinku od drogi do Krasnego do końca osiedla. I ten wniosek najpierw dotyczył uwzględnienia tego, że drogi na osiedlu tym domków jednorodzinnych i tak zwana ulica Piękna została nadana kategoria dróg gminnych. To zresztą toczyło się od bardzo długiego okresu czasu. Zarząd przyjął wiadomości, że
zaakceptował, ale warunek został postawiony jeden, że projekt organizacji musi zrobić gmina. Myśmy wykonali ten projekt organizacji. Ten projekt organizacji jest po prostu wprowadzany w taki sposób, że Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadzi oznaczenia poziome i oznaczenia pionowe, natomiast my mamy wykonać dojścia do tego, co się w międzyczasie zrodziło dodatkowo. Jak zaczęły się prace nad projektem organizacji ruchu, to nawet telewizja się pojawiła, że jest potrzebne przejście na wysokości stadionu. No i oczywistym też, że jest potrzebne przejście przez tą drogę do przystanku, który jest po, tak jak mówiłem, po tej prawej stronie. I my po prostu musimy to wprowadzić. I teraz, to też jak gdyby, żeby pan też wiedział, jak to jest z robotami na drogach wojewódzkich. I teraz, my musimy zrobić te dojścia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Czyli po pierwsze, zjazd na ulicę Piękną musi mieć właściwy promień skrętu. Czyli musi być promień tam 6 metrów. W związku z tym ten wjazd trzeba poszerzyć. I mimo, że droga wojewódzka i droga gminna mają podbudowę zupełnie inną, to tutaj musi być zrobiona na tym poszerzeniu podbudowa taka, która składa się z 15 cm stabilizacji, 20 cm tłuszcza i 3 warstw asfaltu. 7, przepraszam, 9, 7 i 5 cm. Łącznie 16 cm. Mimo, że to nie jest uzasadnione, bo przecież tam takiej podbudowy nie ma. Nie ulega wątpliwości. Ale ma być zrobione zgodnie z normami. Musi być zrobione przejście, musi być połączony chodnik istniejący z, no po prostu z przejściem, czyli musi być zrobiony przepływ. Przepływ oczywiście zgodnie z normami, uzgodniony w Wodach Polskich, zaakceptowane średnice i tak dalej. No i odpowiednia szerokość. Po obu stronach muszą być barierki, no żeby nawet i pijany przechodzik nie wpadł do rowki. No i właśnie stąd wartość kosztorysowa takich robót jest olbrzymia i rzeczywista też nie będzie nie wiadomo jak odbiegać od tego. No bo to wszystko, większość tych robót to są roboty, które trzeba wykonać ręcznie. Myślę, że pan radny już zrozumiał. Panie wójcie, dziękuję za wyjaśnienie. Idziemy dalej. Tak. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 4 łamane przez 28 łamane przez 2019 Rady Gminy Radomska dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w dzieci gminy na 2019 rok. Otwieramy głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok. O przedstawienie projektu uchwały zgłoszono pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko króciutko uzupełnię, bo tą inwestycję dotyczącą tej drogi wojewódzkiej. No, prawda też jest taka, że każdy, kto chce korzystać z drogi wojewódzkiej, tak jak my chcemy, powiedzmy, włączyć swoją ulicę Piękną do drogi wojewódzkiej, to tak naprawdę Zarząd Dróg może nam nakazać przebudowę.
chce skorzystać z drogi, to musi uzyskać zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu. I musi ten zjazd wykonać na warunkach, jakie dyktuje właściciel drogi. Także tutaj też taka uwaga. My, powiat, bo tu najwięcej mamy tych dróg, my często nie korzystamy ze swoich uprawnień. Bo ktoś ma zjazd, który jest zrobiony poprzez zasypanie rowu, albo wstawi sobie rurkę taką, no, nawet nie kanalizacyjną, 200, tak naprawdę, to możemy mu nakazać, jeżeli nie zrobi, udrożnić rów. Do widzenia. My tak robiliśmy na drodze, na tej tak zwanej betonówce. Nie patrzyliśmy. Były jakieś tam dzikie zjazdy, wszystkie zostały wyrzucone. I tak naprawdę powinno się konsekwentnie żądać, żeby mieszkaniec opracował sobie projekt i zrobił zgodnictwo. Natomiast no, idzie się na pewne uproszczenia, z których później wynikają bardzo przykre konsekwencje. Bo w przypadku jakiejś ulewy, w przypadku czegoś, nasza droga cierpi, inni mieszkańcy cierpią, bo jak ruch jest niedrożny, woda nie jest odprowadzana, no to tak się czasami dzieje. To takie uzupełnienie i tutaj tak naprawdę, chociaż na pierwszy rzut oka, burzymy się, że no, to tyle pieniędzy musimy wydać, to niekoniecznie na nie swoje zadanie, bo jeżeli chcemy z tego skorzystać, no to niestety musimy pewne rzeczy zrobić, no właściciel drogi ma prawo narzucić. Powiedzieć, że ma być tak zrobione, bo tak zresztą mówią przepisy. To nie jest tak, że to jest jego jakieś tam, brzydko mówiąc, widzimy się. A teraz już do uchwały, którą pan przewodniczący zapowiedział. Otóż ta uchwała w połączeniu z uchwałą w sprawie zmian w budżecie, gdzie na budowę tych obwodów tanecznych zabezpieczyliśmy kwotę 459 870 zł, pozwoli nam, myślę, że bez problemu, rozstrzygnąć przetarg, który odbędzie się 1 lipca. 1 lipca upływa termin składania ofert na to zadanie. Termin realizacji jest do 14 marca przyszłego roku. Oczywiście jest to kwota taka bardzo szacunkowa, ponieważ w przeciwieństwie do tego, co dotyczyło drogi wojewódzkiej, to nie jest na podstawie kosztorysu, bo kosztorys jest znacznie niższy, ale ten kosztorys był opracowany no, chyba z 4-5 lat temu, w związku z tym jest no, bardzo, bardzo nieaktualny. Zresztą no, przekonaliśmy się na obwodzie tanecznej tutaj w Adamówce, gdzie koszty jej budowy jest dużo wyższe od wartości kosztorysowej. No myślę, że łącznie to zabezpieczenie jest wystarczające. I w związku z tym Rada Gminy postanowiła zaciągnąć zobowiązanie ponad, uważniła do zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2019 rok w wysokości 1 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowa podłogi tanecznej z trybuną miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Sieniawskim. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, to dochody własne gminy, to jest dochody z podatków i opłat lokalnych oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zadanie mamy podpisaną umowę o dofinansowaniu w wysokości 500 000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Przystąpimy pytania do uchwały. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 4 łamane przez 49 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się
1, stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą w wykonaniu uchwały, które pan burmistrz gminy Achomska uchwała podjęta. Czy dzień podjęcia? Następnym punktem jest punkt 9. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Adamówka za 2018 po przedstawieniu raportu, który obejmuje i podsumuje zakres realizacji zadań. Poproszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, tytułem wstępu powiem, że ten raport, to co tutaj jest określone jako debata nad tym raportem, on ma umożliwić właśnie udział mieszkańców w tej debacie, chociaż ja już wczoraj przedstawiałem, ten udział mieszkańców jest bardzo sformalizowany, niemniej jednak u nas nie ma takiego zainteresowania mieszkańców. Myślę, że gdyby takie zainteresowanie było, to tak jak wczoraj powiedziałem na komisji, na pewno pan przewodniczący nie robiłby problemu z tych formalności, bo tam między innymi trzeba pozbierać podpisy wśród mieszkańców, żeby można było na sesji zabierać głos. No ale tak jak powiedziałem, to są takie zapisy, które w przypadku naszej gminy pewnie nigdy nie byłyby egzekwowane i na pewno pozwoliłyby bez tych formalności zabierać. Ja nie chciałbym o tym raporcie i tego raportu przedstawiać szczegółowo, ponieważ państwo macie te raporty. Na pewno jako pierwszy raport, na pewno on nie jest jeszcze doskonały. Ja myślę, że wiele jeszcze rzeczy istotnych, takich, które dawałyby jeszcze lepszy obraz o ogólnej też sytuacji w gminie Adamówka, powinien zawierać. Myślę, że w przyszłości będzie on jeszcze rozbudowywany. Ja z tych wstępnych informacji, takich ogólnych o gminie, chcę podkreślić, że rok 2018 był takim rokiem, gdzie w sposób bardzo minimalny wzrosła liczba ludności naszej gminy, jeżeli patrzymy na same urodzenia i zgony. Zmarło 45 mieszkańców, 46 dzieci się urodziło. Chociaż jeżeli patrzymy na całkowity wynik dotyczący liczby mieszkańców naszej gminy, to on wygląda, można powiedzieć, dużo lepiej, ale jest to efekt tego, że na terenie naszej gminy więcej osób się osiedliło, niż z niej wyjechało. Bo tutaj ten bilans jest po prostu bardziej dodatki, bo saldo migracji wynosi 37. No, szczerze mówiąc, bym się nie spodziewał, że coś takiego ma miejsce, no ale tak się w tym roku 2018 na pewno gmina na tle innych gmin wygląda bardzo pozytywnie pod względem infrastruktury komunalnej, czyli tej infrastruktury, która dotyczy oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę. Bo czy stopień z wodociągowania, czy stopień z kanalizowania jest u nas bardzo wysoki, a będzie jeszcze wyższy, ponieważ w tej chwili trwają podłączenia w Krasnym i tam będzie około 80 gospodarstw podłączonych. To znaczy, ja tak mówię, trwają w Krasnym, ale też właśnie w Dobczy, jeżeli chodzi o przyszłych Kowal. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę finansową, to chciałbym zwrócić uwagę na
sprawy związane z realizacją budżetu w roku 2018. Więc przede wszystkim wydatki majątkowe w roku 2018 były przynajmniej moim zdaniem bardzo duże, ponieważ łącznie z dotacją przekazaną na zadanie inwestycyjne wyniosły prawie 6 milionów złotych. Przy naszym budżecie, co by nie powiedzieć, nieduży. Te wydatki udało się takie podnieść w sytuacji, kiedy zadłużenie gminy spadało. W roku 2016 w przeliczeniu na jednego mieszkańca zadłużenie naszej gminy wynosiło 209 zł i 77 groszy. W 2017 mocno podskoczyło, ale to było związane z tym, że mieliśmy kredyt na prefinansowanie, który po prostu w kolejnym roku został w całości spłacony i ono podskoczyło do 579 042 zł. A na koniec roku 2018 zamknęło się kwotą 107 zł i 88 groszy. Przy przeliczeniu oczywiście na statystycznego mieszkańca. Globalnie była to kwota też niewielka, 444 718 zł. Jeżeli chodzi o dochody, to też pewno jest ciekawe. Dochody z budżetu gminy ze źródeł zagranicznych. W 2016 roku nie mieliśmy żadnych dochodów. W 2017 łącznie były to dochody w wysokości 672 884 zł 51 groszy, przy czym inwestycyjne wynosiły 280 089 zł 45 groszy, a bieżące 392 793 zł 6 groszy. Natomiast w roku 2018 dochody ogółem wyniosły 2 996 871 zł 30 groszy. Natomiast dochody inwestycyjne stanowiły zdecydowaną większość, ponieważ w dochodach bieżących była to kwota tylko 37 143 zł 48 groszy. Myślę, że bardzo ciekawe jest przedstawione tutaj porównanie dotyczące wybranych dochodów, które można przypisać do po prostu wydatków. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o oświatę, i oczywiście mówię tu o roku 2018, więc subwencja oświatowa oraz dotacja na oświatę, czyli dotacja, którą otrzymujemy na zapewnienie nauczania w zerówkach, czy tam też w naszym przypadku w innych formach wychowania, to łącznie dochody z tego tytułu wynosiły 3 588 101 zł 35 groszy. Natomiast wydatki na oświatę, w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, to kwota 5 102 469 zł 31 groszy. Czyli z budżetu gminy do oświaty, czy z budżetu gminy finansujemy oświatę kwotą 1 514 367 zł i 96 groszy. No czyli tak naprawdę to jest to gdzieś tam rzędzie 40% tego, co otrzymujemy z budżetu państwa w postaci subwencji i dotacji. Jeżeli chodzi o nasze działania, czyli sprawy związane z powiedzmy z tą gospodarką komunalną, szeroko rozumianą, to znaczy szeroko,
jest wodociągi, oczyszczalna sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, więc wpływy z dochody tutaj są w wysokości 1 659 360 zł i 53 grosze, przy czym one nie pochodzą tylko i wyłącznie od mieszkańców, bo tutaj mieliśmy dotacje z programu rozwoju obszarów wiejskich, daną pierwszą część tej inwestycji, którą w tym roku kończymy. Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 2 773 824,34 zł, czyli no, z budżetu gminy, z innych źródeł na gospodarkę komunalną była przeznaczona w 2018 roku no, bardzo duża kwota, 1 114 463,81 zł. No, przy czym podkreślam, że tutaj no, była realizowana duża inwestycja, w której nasz udział no, też był stosunkowo wysoki. Jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciami, to dochody z tytułu opłat za śmieci zamknęły się kwotą 191 976,86 zł. Natomiast wydatki na gospodarkę odpadami to kwota 218 028,10 zł. I z budżetu gminy zostało wydatkowane 26 051 zł i 24 grosze. Jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, to dochody ze sprzedaży drewna, jak to zresztą podkreślałem, że jest roku wyjątkowo duże, 635 914 złotych i 14 groszy. Natomiast wszystkie wydatki związane z gospodarką leśną, czyli zatrudnienie gajowych, sadzenia, pozyskanie drewna, zamknęły się kwotą 344 236 złotych i 66 groszy, czyli no, zarobiliśmy netto na gospodarce leśnej 291 677 238 groszy. Oczywiście są to takie porównania, które wydają się przypisać, bo wiadomo, że budżet gminy to nie funkcjonuje tak jak przedsiębiorstwo. Tego nie można w jakiś nie wiadomo jak porównywać. Natomiast no, w tych działach akurat da się to porównać, ponieważ dochody albo są w postaci subwencji, która jest tutaj określona na co, czy dotacji, czy tak jak właśnie ta gospodarka komunalna, gdzie wiemy, jakie mamy wpływy z zewnątrz i ile musimy dokładać z budżetu gminy. Chociaż chcę powiedzieć, że bez inwestycji wygląda to dużo lepiej. Zresztą to Państwo macie w sprawozdaniu z gospodarki mieniem komunalnym. Jest to załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu. I tam widać, że patrząc tylko i wyłącznie na przykład na wodę, to no, można powiedzieć, że 100 tysięcy zarobiliśmy. Ale już w połączeniu ze ściekami, no niestety jesteśmy mocno w deficycie, ale to się wiąże z tym, że tak jak wielokrotnie podkreślałem, niestety eksploatacja, korzystanie, może nie tyle eksploatacja, co korzystanie z sieci kanalizacyjnej jest w przypadku niektórych mieszkańców robiona w sposób skandaliczny. To, co się znajduje w naszej sieci kanalizacyjnej, no naprawdę woła o pomstę do nieba. A to rodzi koszty, bo to nie jest problem tylko przytykania sieci kanalizacyjnej, bo ona występuje stosunkowo rzadko, ale my mamy bardzo dużo pompowni i na pompowniach takie niewłaściwe
się w sieci kanalizacyjnej niesamowicie niszczą. Jestem pewny, że gdyby mieszkańcy odprowadzali do sieci kanalizacyjnej to, co powinno być odprowadzane, to koszty eksploatacji tej instalacji spokojnie by się zmieściły w tych cenach za ścieki, które są. Ale niestety to powoduje, że bez przerwy są remonty. Ekipy wielokrotnie muszą wyjeżdżać, bo te pompy trzeba wyjmować, oczyszczać. Natomiast jeszcze jeżeli to jest tylko praca, to można powiedzieć pół biedy. Natomiast jeżeli te pompy są uszkadzane, a muszą być uszkadzane, bo to nic nie jest wieczne, także tutaj chodzi to olbrzymie problemy. Chcę jeszcze też zwrócić uwagę na sytuację, jaka panuje w sprawie podatków. Więc jeżeli chodzi o podatki od osób prawnych, to wpływy mieliśmy w roku 2018 w wysokości 532 582 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 67 436 zł i 91 groszy i skutki udzielonych ulgi zwolnień 29 zł i 64 grosze. Tutaj te skutki stosunkowo są niewysokie z tego względu, że w większości chodzi tutaj o podatek od budowli, który Rada Gminy ustala, oczywiście nie tylko, ale większość to jest podatek od budowli, który jest ustalony w maksymalnej kwocie i w związku z tym te skutki są niewielkie. Natomiast w przypadku podatków od osób fizycznych wpływy z tych podatków to kwota 630 211 zł i 71 groszy. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, które są obniżane o 50%, to kwota 481 152 zł i 63 grosze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień. Chcę przypomnieć, że mamy zwolnione garaże, mamy zwolnione budynki gospodarcze, które nie są wykorzystywane do działalności rolniczej. To kwota 54 234 zł i 90 groszy i umorzenia zaległości podatkowych to łącznie kwota 1907 zł. A więc widać, jak tutaj z dużej kwoty dochodów przez takie decyzje można powiedzieć rezygnujemy, ponieważ chcę podkreślić, że do subwencji wyrównawczej, z której nasza gmina korzysta, jest brana pod uwagę suma tych wszystkich pozycji, czyli tak jakbyśmy dochody mieli znacznie przekraczające 1 100 000. A mamy tylko 630. Także tutaj jest powiedzmy jakaś tam rezerwa, ale przynajmniej powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że po prostu takie, a nie inne ulgi są dla mieszkańców wprowadzone. Jeżeli chodzi o zaległości, to też myślę, że tutaj na tym wykresie piątym ładnie widać, że te zaległości, choć w kwotach takich nominalnych wydają się duże, to jeżeli popatrzymy na
one nie mają jakiegoś tam dużego znaczenia dla budżetu, zresztą są sukcesywnie, brzydko mówiąc, ściągane. Natomiast no też myślę, że tutaj jest pokazana w tabeli 21 wartość środków trwałych, które są własnością gminy. Więc grunty, według oczywiście wartości ewidencyjnych to 1 580 556 zł. Budynki, lokale i tak dalej to 14 561 000 zł. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej to 33 601 000 zł. Tutaj oczywiście chodzi głównie o ujęcie wody i czyli tą gospodarkę wodną i kanalizacyjną. Kotły i maszyny energetyczne 493 540 zł. Maszyny i urządzenia, aparaty ogólne do zastosowania 469 000 zł. Także łącznie ten majątek gminy to kwota 51 825 307 zł. Oczywiście odnosi się to wartość ewidencyjna. No ale myślę, że ciekawe jest to, że nasza gmina, której łączna powierzchnia wynosi 13,5 tysiąca hektarów, w tym użytkowaniu wspólnym, czyli własnością gminy, są grunty ponad o powierzchni ponad 1100 hektarów, czyli no, spory odsetek gminy jest terenu, jest własnością właśnie tą wspólną gminy. Dokładnie to jest 1132 hektarów z parami mieszkańców. Generalnie w tym zakresie nie ma jakichś takich dużych zmian. Sprzedajemy tylko w przypadku, kiedy są jakieś uzasadnione wnioski od mieszkańców naszej gminy. Natomiast jeżeli ktoś miał pytania co do tego raportu, to bardzo proszę, bo oczywiście nie mówiłem o wszystkich o tych rzeczach takich najistotniejszych. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie raportu o stanie naszej gminy. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do przedstawionego raportu przez pana Wójta, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że przedstawiony raport przez pana Wójta był jasny i czytelny dla wszystkich państwa. Czytam uchwałę, projekt uchwały. Uchwała numer 4/30/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Adamówka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku pozycja 506. Rada Gminy Adamówka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2018 rok udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Adamówka. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
proszę jeszcze powtórzyć, bo nie wszyscy głosowali, widzę. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Serdecznie gratuluję panu Wójtowi udzielenia władzy zaufania. Następnym naszym punktem jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Radomska za 2018 rok oraz sprawozdania wykonania budżetu. O przedstawienie projektu uchwały proszę również pana Wójta. Może przedstawię sprawozdanie. A może nie? Oczywiście bardzo krótko, nie będę przedłużał. Chcę tylko powiedzieć, że no zresztą dużo mówiłem przy przypadku raportu o sprawach finansowych. Niemniej na ogólnych kwotach nic nie było. Chcę powiedzieć, że budżet wynosi po stronie dochodów 27 177 163 zł 13 groszy. W uchwale budżetowej pierwotnej był dużo większy planowany, ale w wyniku zmian uchwały budżetowej zmniejszyliśmy planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 4 401 116 zł 63 groszy. No, głównie wiązało się to z tym, że przesunęła nam się sprawa realizacji tego dużego projektu odnawialnych źródeł energii. Ogółem dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 22 809 zł i 570, przepraszam, 22 809 579 zł 84 grosze, czyli w wysokości 83% i 83,93%. Tutaj to niewykonanie też się wiązało właśnie z OZE, o czym ja wielokrotnie mówiłem, że wydatki ponieśliśmy końcem roku, na początku roku, no zwrot środków był dopiero w roku 2019, czyli bieżącym. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, to też one zostały wykonane w podobnej wysokości 84,81%. Na plan właśnie, jeżeli chodzi o kwoty, na plan 26 110 933 zł 13 groszy. Wykonanie wynosiło 22 227 140 zł 37 groszy. Chcę powiedzieć, że to sprawozdanie jest sporządzane i wysyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa to sprawozdanie sprawdza i wydaje o tym sprawozdaniu opinię. Zajmuje się również sprawozdaniem Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Ja przedstawię Państwu opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 10 maja 2019 roku. Myślę, że później Pan Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawi opinię Komisji Rewizyjnej. Więc skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach Iwona Szymańska, przewodnicząca, Agnieszka Trajna, członek, Krzysztof Wacek, członek, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie wójta gminy Radomska z wykonania budżetu na rok 2018. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer... Aha, pan przewodniczący jeszcze. Poproszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy Radomska za rok 2018. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radomska, przewodnicząca,
wykonania budżetu za 2018 w zakresie zgodności z wielkościami produkcyjnymi. Pierwszy, uchwalenie realizmy alarmów UTA nr 8 łamane przez 51 łamane przez 2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 z późniejszymi zmianami. Drugi, sprawozdanie za okres od początku roku do 31 stycznia grudnia 2018 roku. Wykonania planu budżetu, dochodów budżetowych, wykonania planu wydatków budżetowych o nadwyżce deficycie. O stanie zobowiązań według tytułów głównych, o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Komisji Rewizyjnej na rzecz tych planów. Proszę. Proszę. Dziękuję bardzo. Tam uchwałę uchwalono 4 łamane przez 31 łamane przez 2019 Rady Gminy Radomka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Radomka za 2018 rok oraz sprawozdania wykonania budżetu. Na podstawie artykułu 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych w tekście jednolity dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Radomka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające punkt pierwszy. Bilans z wykonania budżetu Gminy Radomka za 2018 rok. Punkt drugi. Pierwszy bilans jednostek budżetowych Gminy Radomka łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian funduszu za 2018 rok. Paragraf 2. Wchodzi w życie dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób żyjowo przyjęty na terenie gminy Radomówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy za 2018 rok. Poproszę również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla wójta gminy Radomka. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radomka w sprawie udzielenia dla wójta gminy Radomka w związku z wykonaniem budżetu gminy na 2018 rok. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy zmiana kosztnego marca 1980 roku o stanie rządzie gminy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radomka po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy Radomka za rok 2018 wnioskuje udzielić absolutorium gminy Radomka za rok 2018. Przewodniczący Komisji Zdzisław Ciurko, zastępca Jan, członkowie komisji, pan Józef Popiel i pan Józef Klasy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radomówka dokonała w dniach 27-30 maja 2019 roku oceny realizacji budżetu gminy Radomówka za rok 2018 w oparciu o przygotowane sprawozdanie wójta gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej. Bilanse sprawozdania budżetowe, informacje o stanie mienia oraz dodatkowe dokumenty książkowe pod kątem realizacji zaplanowanych dochodów, realizacji
bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie wniosku o udzielenie przychodu dla pana wójta gminy. Czytam. Proszę bardzo. Proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że ten wniosek też podlega kontroli Regionalnej Izby Obrony Chorzy. To nie jest tak, że komisja zostawi wniosek i jest tutaj wyrocznią, ponieważ taki wniosek wraz ze wszystkimi materiałami trafia też do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa 11 czerwca bieżącego roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Adamówce o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2018 rok. W takim samym składzie jak poprzednio, po rozpatrzeniu tego wniosku postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2018 i tutaj szczegółowo uzasadniła, dlaczego zgadza się z Komisją Rewizyjną Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 4 łamane przez 30 połamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Adamówka za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 oraz artykuł 271 ustawy pierwszej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 2017. Przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęcie uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, także gratuluję panu wójtowi. Ja chciałbym, żeby nie przedłużać, bardzo serdecznie podziękować. Tak się składa, że no, oba głosowania, bo teraz są dwa i w sprawie wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium, no, można powiedzieć, by zwykłą formalnością, ale ja bardzo sobie cenię, że tak to jest u nas. Natomiast no, są takie samorządy, że normalnością jest nieudzielanie absolutorium. Także to naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo i myślę, że wspólnie będziemy ten wózek, któremu imię Gmina Adamówka ciągnąć do przodu. Dziękuję. Ja chciałem również panu wójtowi serdecznie pogratulować jednogłośnego udzielenia absolutorium. Także panie wójcie, gratuluję serdecznie. Życzę owocnej współpracy, zwłaszcza z mieszkańcami gminy, w Radzie Gminy, jak również z pracownikami. Następnym naszym punktem jest punkt 13, podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na rolnika. Państwa zadaniem zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii o ogłoszonych kandydatach do wyborów na ławników do sądów powszechnych. Do pracy w tym zespole radni na komisji zaproponowali następujące osoby: pana Antoniego Dublana, przewodniczącego zespołu, pana Witolda Popka na wiceprzewodniczącego, pana Jana Smyka na członka zarządu, jak również pana Jana Książka na członka zarządu. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Czy panowie, pan Antoni Dubel wyraża zgodę? Tak. Czy pan Witold Popek wyraża zgodę? Tak. Czy pan Jan Smyk wyraża zgodę? Czy pan Jan Książek wyraża zgodę? Tak. To dziękuję serdecznie.
czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Właściwie projekt uchwały przedstawiłem, przeczytamy dalej. To dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Otwieram głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Tak, czy są już jakieś propozycje na ławników? Nie ma. Nie ma. Czyli co? Jakiej to formie? Czy to trzeba kogoś tam zgłaszać? Czy coś tak można? Może Trzeba. Z tego co ja wiem, to mogą, a pan sekretarz, mogą rozważać stowarzyszenia, które są na terenie gminy. Pan sekretarz może dokończyć to. Ja mam zupełnie mocy, tak, to jest bardzo trudny termin, jeżeli chodzi o zgłaszanie kandydatów na ławników. Gminie Nałówka prezes sądu wyznaczył jedno miejsce na ławnika i po prostu będzie, jeżeli kandydaci się zgłoszą, będziemy, będziecie państwo mogli wybierać jedną osobę. Termin jest do 30 czerwca, czyli jest bardzo krótki. Tam jest szereg wymagań, które należy spełnić przy zgłoszeniu, bo należy dołączyć odpowiednie dokumenty do tego. Jeżeli osoba chce być zgłoszona, musi mieć poparcie 50 osób, potwierdzono podpisami, ewentualnie może być zgłoszona przez stowarzyszenie. Lub jest jeszcze trzecie rozwiązanie, jeżeli prezes sądu wyznaczy taką osobę, czyli zgłosi. To są takie trzy jakby możliwości zgłoszenia się. No. Do końca czerwca termin zgłaszania, do końca października Rada ma czas na wybranie swojego przedstawiciela do Sądu Rejonowego Przemocy. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy jakieś pytania są do tej uchwały, którą wcześniej posłaliśmy? Nie widzę więcej pytań. Państwo, przechodzimy do już ostatniego punktu, właściwie punktu 14. Podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Panie sekretarzu, tego projektu uchwały, może pan coś tutaj nam przedstawić? Ja nie podobam, że projekt uchwały też był dyskutowany wczoraj na komisjach. Komisja tutaj ustosunkowała się do tego projektu uchwały. Państwo otrzymali projekt uchwały też wcześniej. Jeżeli ktoś z Państwa tutaj no, chciałby zabrać głos w tej sprawie, to proszę bardzo, jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. A mnie interesuje, czy tam jest ujęty też ten cmentarz w tej ustawie, tej naszej. Bo chodzi o tę lipę, tak? Nie, no lipę, ale cmentarz już nie jest. Jest, No to jest. Czy jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 4, łamane przez 34, łamane przez 2019 Rady Gminy Nałówka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Dalszej części nie czekamy, rozumiem, że jest taka woda Państwa Rady. Przechodzimy więc do głosowania. Odbieram głosowanie nad projektem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały odpowiada się panu wójtowi gminy Ramówka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Proszę Państwa, następny punkt w sprawie różnej wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, chciałby przystąpić.
wstać na programie, proszę bardzo. Proszę bardzo. W sprawie placu zabaw przy szkole podstawowej w Najlanieś Miasta. Wprawdzie do pana wójta dotarły już pisma, do Renata dotarły pisma, czyli no i do mnie przyszli rodzice, zobowiązałem się poruszyć tą sprawę. I oglądałem cały ten teren i tak mi się wydaje, że najlepszym miejscem byłby teren za stołówką szkolną. I to powiedzmy ze trzech względów. Raz, że las podchodzi pod samą stołówkę, w razie pożaru po prostu jest zagrożenie swojego budynku. Drugi raz, że zacienia, po prostu ta trasa, która jest od strony lasu, jest ciemna i pokój nauczycielski jest to również ciemne. A trzecia sprawa, że jest tam dobra droga dojazdowa, dojście i od strony szkoły, i od strony po prostu drogi powiatowej, od strony parkingu. I po prostu może pan by wójt negocjował to z proboszczem, że tak powiem, bo 28 hektarów za około proboszczowskiego lasu jest. No, nie jest tam proboszczowski, proszę pana. Tylko? Parafialny. Parafialnego już teraz. To jest własnością kurii, nie mieszajcie. Tak, właśnie, tak jest. Więc po prostu może by odstąpił gdzieś z 20 arów, prawda? Tak, no, zobaczymy. No to, a co za problem? Chcę panu radnemu powiedzieć, że na komisjach padła dużo szybsza do zrealizowania propozycja. Propozycja może być może, że troszeczkę kontrowersyjna, ale ja uważam, że co najmniej godna rozważenia i jeżeli mieszkańcy ją zaakceptują, to byłoby to rozwiązanie bardzo rozsądne. Żeby nie było po prostu od razu na pierwszy rzut od razu takiej reakcji negatywnej, to chcę powiedzieć, że żeby to przedsięwzięcie, o którym pan mówi, zrealizować, to musielibyśmy bardzo długo na to czekać, zakładając, że nam właściciel bez problemu dostępny. Bo żeby wyleśnić prawdziwy las, to trzeba opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu, tak jak robimy dla ujęcia wody, gdzie tak naprawdę to lasu można powiedzieć, że nie ma. Także termin realizacji przy takiej koncepcji to jest 2 lata. Natomiast padła wczoraj, bardzo mi się podobała ta koncepcja. Ona nie wszystkim się może podobać, ale jest bardzo dobra, bo mamy obok wiejski dom kultury, który stoi pusty od tak naprawdę początku lat 90. Pozostawi zabawy. No może tam było. Nie, przerwałem jeszcze tylko. Było na. No, no to ale w tym roku. Ale w każdym razie bardzo dobrze. I tak naprawdę nie ma koncepcji na to, żeby ten obiekt wykorzystać. No możemy go wykorzystywać na coś na siłę, a to naprawdę nie ma sensu. I propozycja jest taka, żeby sprzedać do rozbiórki ten budynek. Tutaj padły opinie, że można za to otrzymać dużą kwotę, za którą bez problemu plan zabaw się zrobi do piękny, a my jednocześnie nie będziemy mieć problemu z obiektem, który powiedzmy sobie szczerze, jest nam niepotrzebny. I będzie bezpośrednio przy szkole powiększona powierzchnia działki szkolnej, ponieważ w tej chwili, ja już mówiłem, gdybyśmy chcieli opracować plan, gdybyśmy chcieli uzyskać pozwolenie na budowę na ten obiekt,
teraz, w takim stanie, jak on jest, to nigdy byśmy pozwolenia nie dostali, bo tam po prostu teren, działka jest zabudowana praktycznie w 100%. Bo albo jest droga, albo jest boisko, albo jest właśnie stołówka i tak dalej. Czyli nie ma żadnego terenu takiego zielonego. Natomiast tutaj pomysł jest bardzo dobry. Oczywiście na sesji o tym ja nic nie mówiłem, dlatego że musimy zacząć od mieszkańców. I tylko od mądrości mieszkańców będzie zależało, czy ten plac zabaw będzie, czy nie. Dlatego, że po prostu tam nie ma miejsca. No z tego co wiem, to szkoła robiła rozeznanie i zamontowanie tych urządzeń, które są i leżą w zapleczu tego domu kultury. Nie ma ich gdzie ustawić. Natomiast przede wszystkim koszt tutaj, zakładając, że jesteśmy bardzo cierpliwi, koszt tutaj byłby potworny. Dlatego, że trzeba zapłacić za wylesienie. Trzeba przeprowadzić całą procedurę. Trzeba zapłacić za plan zagospodarowania przestrzeni. Także jest to... I też nie wiadomo, czy dostaniemy zgodę. Czy kurie wyrazi zgodę? Ale to już od... Nawet wydali, nawet. Ale tu jest działka. To pan sołtys ma tutaj rację. My zgodę na to, żeby, chociaż tam się dalej coś bałkuje jeszcze z tym planem zagospodarowania, mimo że chcemy na coś niesamowicie ważnego i coś, czego nigdzie indziej wybudować nie da się. Bo my możemy to źródło ująć tylko tam, gdzie jest źródło. To nie jest tak, że możemy w dowolnym miejscu. Tak, natomiast minister ochrony środowiska, który wydaje na to zezwolenie, zawsze może powiedzieć, toś nie macie gdzie budować placu zabaw, tylko w lesie? No i ma rację. No i ma rację. No i ma rację. Także druga sprawa, droga Krasna, Majdan, dwie sosny, ile się zastanawia? Ależ oczywiście, ale przecież to jest... Zresztą dlaczego droga, bo niektórzy tak mówią, kto to tak wyznaczył tą drogę pomiędzy Krasnym a Majdanem? Po co te zakręty? No właśnie. No nie rozumiejąc, że droga może być wybudowana tylko tam, gdzie jest wyznaczony pas drogowy. Bo gdybyśmy chcieli wylesiać, to oczywiście do tej drogi nie tylko do tej pory, tylko jeszcze drogi nie było. Bo właśnie musiałby być zmieniony plan zagospodarowania. Z planu musiałoby wynikać, że tam ta droga właśnie, powiedzmy, będzie szersza, ale a wyprostowana, to już niekoniecznie byłaby zgoda. Stąd my mamy przez lasy takie drogi, jak chociażby pomiędzy Cieplicami a Szekrami, że ona jest wąska. Dlatego, że chcąc tą drogę poszerzyć, raz, że musielibyśmy właśnie mieć zgodę nadleśnictwa na wykupienie działki, na poszerzenie, a po drugie zgodę ministerstwa na wylesienie. A jak widzimy, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, no jest duże, bo prawie każda gmina, to znaczy chyba każda gmina, która złożyła wniosek o dofinansowanie tych dróg dojazdowych, otrzymała dofinansowanie. Nasze jest takie przeciętne, proszę sobie policzyć. 75 tysięcy razy 165 gmin. Jakie olbrzymie pieniądze wpływają do właśnie budżetu, w tym wypadku marszałka, z tytułu właśnie wyłączania z produkcji rolnej. Nas to nie dotyczy, bo my mamy grunty, które nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej, ale grunty wyższych klas, to niestety trzeba płacić go dużo, nie mówiąc o lasach. Lasy są pod szczególną ochroną i Państwo doskonale wiecie, że jak się zalesi i przekształci na lasy, to już w drugą stronę odwrócić jest bardzo, bardzo trudno. Bo zresztą każdy chyba, może nie każdy, ale większość wie, co to za las jest tam na tym źródle. Tak. A jaka jest, no właśnie, pan sobie może powiedzieć, co? Krzaki, to są krzaki. Ale to nie jest las i koniec. A tutaj nie tylko formalnie, ale faktycznie jest las. Proponuję odwrócić sytuację. Porozmawiać
zdecydowanie, że ten dom sprzedamy. Do czego nie tam potrzebny? Niech pan powie. Ale też biskup przekaże to jeszcze. Nie, ja pan powiem dlaczego. Choćby dlatego, że to jest najładniejszy budynek. Jest to w pewnym sensie zabytek. Zatem zabytek nie jest. Zabytek tak się już teraz nie buduje. Najładniejszy budynek w Majdanie się nie ma. Radny w nim zrobi. Nie pan to zbuduje, bo my utrzymujemy. Możemy podyskutować. Możemy izbę jakąś regionalną zrobić, możemy. O, jest i tu już jest coś. Ale na razie nic pan radny ten sam nie szedł, tylko wyciąć nas. Zaraz. A, jako tako miejsca na ten dom, na ten plac nie ma. On stoi, już jak powiedziałem, nie wiem, 20-30 lat stoi. Nic byście się do tej pory nie zrobili, nic tego, co tam jest. Dobra, widzi pan, koncepcja przyszła dopiero teraz. Jaka? Bo wymusiła sytuacja, bo nie ma miejsca na zabaw. Nie chodzi mi o to, na zagospodarowanie tego budynku. Zgłosili się do mnie, podnoszę temat i jest... Dobry temat, oczywiście, że to może było. Jestem przeciwny wyburzeniu tego budynku. Ale my go nie chcemy budzić, my chcemy wczoraj i ktoś go od nowa postawi gdzieś. Proszę państwa, chciałbym tylko to jest na warunek. Abyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali. Szanujmy każdego rozmówcy. Jeżeli któryś z panów mówi, proszę wysłuchać, mówi następny. Nie przekrzykuje się nawzajem. To jest moja taka prośba. Ale to była rozmowa na dwóch. Damy sobie radę. Dobra, ale czyli jest wódz zainteresowanych kupnem. Proszę? Wódz zainteresowany jest. Nie, mnie raczej się nie podoba ten styl zabudowy i co mi? Pan się na tym zna, może mi się nie podoba. Nie, nie. Nie, to jest po prostu dochodzi do ruiny. To się zniszczy. To się zniszczy. Jest. Tyle dobrze, że jest bramo przykryte, nie wiecie. No tyle, no ja nie to nie dzieje. Ale nie macie placu na placama. A stoi Buda. Oczywiście, ale... Proszę pana, ale budynek nieużytkowany niszczeje. To właśnie proponuję, żebyśmy na którymś zebraniu podnieśli ten temat i zaproponowali coś mieszkańcom, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli. A może izba regionalna, wiele na przykład przedmiotów takich, które były kiedyś używane, których nasze dzieci albo wnuki już nie zobaczą. Muzeum. A, o właśnie. Nie ma. Czyli naszego, tam jest. Zaraz dzieci nie zobaczą. Oj, nie, to jest zbyt mało. Ja myślę, że zrobić zebranie miejskie i zebranie miejskie i jeżeli będzie wola mieszkańców, to zrobić. No ale już nie ma woli, skoro radny już jest przeciwny, to już mamy wykonywane pieniądze. Ale ja nie mam jeden głos, ale jak mówię zebranie, to będą wszyscy mieli. No ale jeżeli nie będzie woli, będziemy wtedy inny myśleć nad czymś. Trzeba zrobić zebranie. Jeżeli będzie wola, to po prostu będzie zrobić jak najszybciej realizację. Jeżeli nie, to wtedy będziemy myśleć. Proszę państwa, mimo że jest to transkrybowane, mimo że każdy to może usłyszeć, to ja brutalną prawdę powiem. Wy jako radni, jeżeli nie będziecie mieszkańcom przedstawiać po prostu faktycznej sytuacji, tylko będziecie opowiadać bajki o izbach regionalnych, o nie wiadomo czym, mieszkańcy się obrą na tych waszych opiniach. Bo tak naprawdę my rządzący mamy im podpowiadać święty obowiązek właściwe rozwiązania, a nie wpuszczać ich w tym wypadku w las. My nic nie przedstawiamy na razie. No wie pan co, no jak to wygląda, jeżeli mamy własną działkę, jak ja bym śmiał iść do kogoś i mówić, sprzedaj mi kawałek lasu. Po co? No bo ja chcę zrobić plac zabaw, a nie możesz na swoim? No wie pan, to jest tak wywrotowe myślenie, że się w głowie nie mieści. No właśnie, zwłaszcza jak to jest ksiądz. Ale ja nie myślę o księdzu, ja mówię o każdym jednym. Bo jeżeli ja mogę
coś zbudować na swoim drodze, rozwiązać problem, bo no pan podchodzi do tego jakoś taki ideologiczny, żeby księdza zaatakować. Nie, pozycja do prawnego, żeby zrobić zebranie, bo to naprawdę chodzi o to, żeby w obiektywnym świetle. Jak jest plac? Bo ja jest budynek na placu, to ja myślę, to co pan tutaj mówił, pan radny, myślę, że proponuję zamknąć ten temat na dzisiejszej sesji, zrobimy zebranie miejskie, wtedy będziemy mądrzejsi, prawda, zebranie miejskie, będziemy rozmawiać dalej. Otóż, czy są jeszcze jakieś inne sprawy, które państwo chcieliby przedstawić na forum rady? Nie widzę już więcej spraw, inne wszystkie tematy. Proszę bardzo, przepraszam, nie zauważyłem. Ja w sprawie tej przerwanej tam kanalizacji w Adamowicach. Studzienek burzowy. Studzienek burzowy, tak. Panie Wójcie, jesteśmy mądrzejsi troszkę, bo kolega sołtys tam był na miejscu i trzeba zrobić przekop od jednej do drugiej. Reszta są drożne. Tam jest dwie studentki koło kupy na rynku suszarni za tym transformatorem. I tam jest prawdopodobnie wierzby i te korzenie poszły tam. Wszędzie my przybyli, wszędzie się podał sobie, a tam nie pójdziemy się wysłuchować. I tam trzeba to jest taki krótki odcinek, no i oczywiście trzeba zauważyć normalne urzędzie też. Tak, tam sobie to. To może tam trzeba i na pewno korzenie wierzbowe tam weźmie. Ja bym miał jeszcze, panie wójcie, propozycję jedną. Tam zabija często te kanalizacje. I te studenci też trzeba raz w roku podjechać autem, przypukać. Bo tam, panie wójcie, tam jest co bądź tych studentów. No to wójt, to tam są i butelki, są i szmaty. Co jeszcze nawet nie chcę mówić, co? A my w tym żywiemy, nie? A to jest kanalizacja deszczowa, której nic nie powinno. Byli te kanalizacje też studenci czyścili. Ja wiem. Teraz ostatnio burzowa, no ale tam jest wszystko. A ja mam jeszcze ale kurczę, proszę bardzo. Panie wójcie, tam jest tyle tych ściekowych tych ciągów i tak dalej. Trzeba by było zrobić inwentaryzację tego, połączyć w jeden ciąg i puścić na oczyszczalnię, na ten staw tam, co jest w oczyszczalni, jako jeden ciąg. Bo w tej chwili tam jest chyba trzy albo cztery. I każdy idzie różnie. Jeszcze jest sprawa tutaj, jak od Nowaka tutaj idzie ten rower i model. Tam byli też patrzyli, tam ten orzec rośnie i tam jest załamana też ta cała ściekowa instalacja. Między drogą a blokiem? Nie, nie. Tutaj jak na jedzie się oczyszczalnia, to suszarni. Ten kawałek tam za sadami tam. Jak kończy się. Nie, idzie w tym razie. Ta droga, która idzie na oczyszczalni, między tylko suszarni. Tak, tam my to byli. No i tam, gdzie ten orzek jest, gdzie droga, tam jest załamanie i tam też od Nowaka nie idzie dalej. Aha. I tam by też trzeba było, bo tam też kamionka jest i ona musiała zostać tam. Tam widać załamanie. Bo dwie sudzienki wybuchowali, nie odeszło nic. A resztę tam bliżej tego chodzi. A tam ta wierzba na pewno zarosła. Widać w tych betonach wszystko wisi. Tam jest korzeni pełno. Trzeba wyczyścić. I to koparka musi być wychować. Drzewi bez odcinia. Ile metrów? Tylko to jest 30 metrów. Ale ja bym się wziął tu w tych wierzbach. No to tam pierwszy zawiór, tam jest rośnięty. Ale to jest teren prywatny. A tak? No pani tu ja drogi prywatny. Ale jest jeszcze, Bóg nie dostała nakazu uczyszczenia, to można wykopać, bo to ona tam to musi też wykosić. Lep poświecić. A tam jest tragedia. I to jest, panie wójcie, można kogoś zmusić, żeby te swoje działka wyczyścił. Mieszka w Kanadzie, wykupił teraz tylko te działki, na Lidziu. Wykupił te działki, no niestety. Tam jest wszystko.
Jelisy tam są i męże tam są. Działka, działka jest nieużywana. Będę rozpojęte i wszystko z tym. Dziękuję panu pracownikom, dziękuję